Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkie osoby urodzone 13 stycznia, niezależnie od roku Waszego urodzenia. To będzie po prostu takie krótkie czytanie, krótkie przesłanie dla osób urodzonych 13 stycznia, czyli dla tych widzów, którzy przyszli na świat właśnie w tym dniu. Popatrzcie, jaką macie piękną kartę na stole, sąd ostateczny. Nie należy tego traktować jako po prostu coś takiego, że zostaniecie na przykład tutaj potępieni za grzechy, bo niektórzy boją się tej karty z racji tego, że ona ma właśnie ten wymiar taki ostateczny, taki egzystencjalny. Nie, 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 absolutnie. Sąd ostateczny często pokazuje takie odpuszczenie, takie wyczyszczenie naszej sytuacji, więc na przykład jak coś dla Was nie układało się przez dłuższy czas po Waszej myśli, coś Was męczyło, coś Was trapiło, z jakiegoś schematu czy z jakiejś sytuacji nie umieliście się uwolnić, no to tutaj ta karta jest zapowiedzią, że to uwolnienie, to oczyszczenie już do Was nadchodzi. Już się zbliża, że będzie taka możliwość, żeby wreszcie się z czegoś takiego wyzwolić. Moi drodzy, niektórzy z Was mogą tutaj na przykład w tej karcie mieć zawarte swoje przebudzenie duchowe. Coraz więcej ludzi doznaje przebudzenia duchowego, otwiera się na swoją własną prawdę, otwiera się na to, co mówi do nich ich dusza, więc może to być taki właśnie symbol tego przebudzenia duchowego, taka chęć pójścia dalej w swoim rozwoju, czyli dowiadywania się o świecie, o sobie, o ludziach, czegoś po prostu więcej, ponad to takie zwykłe, przyziemne życie. Niektórzy z Was mogą się tutaj wyzwolić na przykład z toksycznego związku, bądź z toksycznych relacji, na przykład rodzinnych. Mogą to być sytuacje takie, gdzie na przykład też całe życie ktoś Wam powtarzał, że na przykład do niczego się nie nadajecie, niczego nie osiągniecie, no i Wy jakby daliście się wmanewrować w ten syndrom ofiary, czyli jakby tutaj przejęliście ten sposób myślenia o sobie i to Wam ciążyło po prostu przez lata. Rzeczywiście nie mogliście nic osiągnąć, no bo ciążyło Wam to strasznie i taka to była sytuacja, że po prostu nawet gdybyście chcieli coś zrobić, to cały czas gdzieś tam z tyłu głowy była taka lampka ostrzegawcza, że po prostu ja i tak nic nie osiągnę, więc po co się starać. To są takie mechanizmy, które najczęściej właśnie przychodzą do nas w dzieciństwie, kiedy jesteśmy niedoceniani przez rodziców, przez członków swojej rodziny, nie okazuje się nam odpowiedniej miłości, wsparcia, pozytywnej motywacji i później przez wiele, wiele lat, nawet i w dorosłym życiu, te schematy, te wzorce powtarzamy, po prostu powielamy. To nie jest nasz sposób myślenia o sobie, tylko przejmujemy po prostu ten sposób myślenia o sobie od ludzi z zewnątrz. Więc dla niektórych może tu być wreszcie takie zyskanie poczucia własnej wartości, takie jakbyście nagle nabrali wiatru w żagle, że po prostu wreszcie sobie zdacie sprawę, opatrzcie, duch nam tutaj podpowiedział, że to może być prawidłowa interpretacja, płomień świecy zgasł, także może to być tutaj taka podpowiedź, że rzeczywiście idziemy dobrym tropem. Może po prostu wreszcie zyskacie takie poczucie własnej wartości. Zobaczycie, że to wcale tak nie jest, jak Wam mówiono, jak Wam wtłaczano do głowy przez lata, tylko po prostu macie wartość jako człowiek. To, że na przykład inni ludzie tego nie dostrzegają w Was, to nie znaczy, że tej wartości nie ma. Wiem, że to jest nieraz raniące, kiedy mówią to po prostu najbliższe osoby, które nie okazują wsparcia. Powiem Wam, że ja również wyrosłam w takim środowisku, więc doskonale wiem, jak trudno jest później się przebić przez te schematy, przez te programy, które inni nam wtłaczali do głowy, ale też mój przykład jest na to dowodem, że jest to możliwe, także tutaj może wreszcie po prostu przestaniecie się tym przejmować, po prostu wypłyniecie na szersze wody, zaczniecie robić coś, co chcieliście zawsze robić, nie przejmując się opinią innych, nie przejmując się ludźmi, którzy Wam podcinają skrzydła. Może ten sąd ostateczny dla wielu będzie po prostu takim ostatecznym rozrachunkiem, czyli uwolnieniem się spod władzy tych ludzi, którzy właśnie podcinają skrzydła, takich malkontentów życiowych, którzy Was tutaj by chcieli jakoś w dół wprowadzać w związku. Moi drodzy, to może być przełom. To może być przełom na zasadzie takiej, że właśnie albo od kogoś odchodzicie, ostatecznie zamykacie za sobą pewną furteczkę, żeby po prostu zacząć nowe życie,
Albo na przykład następuje takie odrodzenie w stałym związku, czyli jakiś moment przełomu, gdzie no, działo się nie do końca ciekawie, ale ostatecznie jesteście w stanie się dogadać, jakieś wydarzenie was do siebie po prostu zbliża, jakaś sytuacja może was zbliża do siebie, na tyle, że po prostu na nowo odradzają się te cieplejsze uczucia w swoim kierunku. Może też być to po prostu zupełnie nowy związek, czyli spotykacie na swojej drodze osobę, która po prostu będzie waszym przyszłym partnerem. Może być to małżeństwo, mogą być to narodziny dziecka w waszej rodzinie, czy u was konkretnie, czyli wszelkie takie tutaj wydarzenia przełomowe, które mają istotny wpływ na życie, które po prostu zmieniają życie człowieka diametralnie. Tak samo na gruncie zawodowym, czyli tu może być nowa praca, ktoś może ostatecznie przejść na emeryturę, czyli sobie tutaj odsapnąć wreszcie po wielu latach ciężkiej pracy, zmienić ten swój tryb życia, nastawić się teraz na jakieś przyjemności, coś dla siebie wreszcie zrobić może po latach pracy. Także też zupełny obrót o 180 stopni. Możecie tutaj rozpocząć nową pracę oczywiście. Możecie tutaj zająć się na przykład pracą, która będzie wiązała się z rozwojem duchowym. Możecie z tego uczynić swoje źródło zarobkowania jak najbardziej. Także to są wszelkie te sytuacje, okoliczności takie oczyszczające, wprowadzające pewien ład, pewien nowy porządek, wprowadzające jakąś taką bardzo istotną zmianę w waszym życiu. Najczęściej właśnie ma to postać jakiegoś oczyszczenia, czyli to też może być na przykład wybaczenie komuś czegoś, wybaczenie jakichś dawnych win, jakichś krzywd, po prostu już takie radykalne wybaczenie, że tak powiem. I tutaj, jeżeli jesteście w tej sytuacji rzeczywiście, zachęcam was, moi drodzy, do oglądania sobotniego filmu. W najbliższą sobotę ukaże się tutaj na kanale film w ramach kącika czytania nieszablonowego, gdzie polecę wam lekturę, która może tak naprawdę pomóc nam wszystkim w tym, aby pogodzić się gdzieś z jakimiś krzywdami, które ludzie nam uczynili, wyrządzili. I nauczymy się wspólnie, w jaki sposób efektywnie, radykalnie wybaczać innym ludziom, ale także wybaczać sobie. Więc wszystkie osoby zainteresowane tematem bardzo serdecznie zachęcam do tego, aby w sobotę śledzić kanał. Jeszcze tutaj a propos sądu ostatecznego powiem dwa zdania. Jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, tutaj uważajcie na uszy, na sprawy laryngologiczne, bo często właśnie sąd się do tego odnosi, ale jeżeli gdzieś byliście w jakiejś poważnej chorobie, w poważnych dolegliwościach, też sąd ostateczny może znamionować, że po prostu nastąpi u was wyzdrowienie, nawet w sytuacjach takich, kiedy no, nie mieliście na to zbyt wielkiej nadziei, albo lekarze też tak sceptycznie do tego podchodzili. Jednak możecie tutaj rzeczywiście wrócić do sił, w pełni wyzdrowieć. Także jest to bardzo też dobra karta, dobra prognoza dla osób, które po prostu chorowały, chorują. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu. Składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom urodzonym 13 stycznia z okazji waszych urodzin. Pozdrawiam wszystkich widzów. Do zobaczenia i do usłyszenia, moi drodzy.